Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Moi drodzy, poza streamem, poza odcinkami, przejąłem tutaj te wszystkie kopalnie w tym miejscu. Przejąłem oczywiście te kopalnie w tych miejscach. Zdobyłem tutaj smoczą utopię generalnie i zdobyłem tutaj bardzo fajne rzeczy, a mianowicie ten hełm. Bardzo zajebisty hełm, który daje wszystkim cztery podstawowe umiejętności oprócz 6. Czyli jakbym zdjął to, to by mi tutaj obniżyło o 6, tak? Tak samo też miecz, który też daje tam umiejętności, czy tam statystyki plus 5, ale jest plus 5, tak? Nie plus 6. Tutaj wziąłem ten artefakt o 2 tury. Moc bohatera sobie zwiększyłem. Obronę. Jeden klejnot dziennie, który powinien nie być potrzebny dla mnie, ale wydaje mi się, że powinienem tutaj to umieścić gdzieś indziej, czyż nie? Aha, gdzie jest noszony. No tak, rzeczywiście. Musi być noszony, niestety. W każdym bądź razie będziemy teraz tutaj lecieć z fabułką generalnie. Tutaj jak sami widzicie, odwrócenie zaklęć, odporność, morale o plus 1, szczęście o plus 1. Ten artefakt, jeżeli jest dzierżony, powoduje, iż pociski wystrzeliwane przez oddział bohatera nie są osłabione przez żadne przeszkody blokujące ich drogę. I to jest bardzo, według mnie, fajne. Tutaj mamy cztery podstawowe umiejętności bohatera o plus 3 zwiększone. Tutaj mamy cztery podstawowe umiejętności bohatera o 2. Natomiast tutaj mamy, kurde, czas trwania zaklęć rzuconych przez bohatera o 3 tury. To też jest bardzo fajne według mnie. Dobra, co dalej? Coś mają tutaj? Aha, niwelują tutaj od siebie bohatera lub wroga, morale, szczęście, wszystkie zaklęcia magii ziemi, to też jest fajne, obrona plus 5, broni oddziały przed zaklęciem niszczeni nieumarłych, tutaj podstatki, generalnie wszystko fajnie, nie? Natomiast tutaj nie mamy tutaj nic oprócz tych kryształów dziennie, nie? No właśnie. Dobra, moi drodzy. Czyli tak, czyli najpierw tutaj lecimy. Dlatego, że po pierwsze mamy dwie misje poboczne na tej mapie do zrobienia. Tak więc lecimy sobie tutaj. Tutaj, tak, tutaj. No tutaj możemy sobie otworzyć generalnie, więc idziemy tutaj. Na spokojnie. Polecimy sobie tutaj, nie? O, właśnie. Teraz smok. Tak, mam smoki czerwone niestety, ale no, nie mogę ulepszyć na czarne, bo się po prostu nie da. Mogę wam zresztą pokazać po tej walce, że mówię tutaj prawdę. Chyba. No szkoda, tutaj nie pamiętam, co ja robiłem. A to było ponad tydzień temu. Dobra, padasz, typie. No tu w garnizonach oczywiście możemy trzymać swoich żołnierzy, ale nie ma to sensu w tej fabule. Dobra, weźmy trzęsienie ziemi. Tutaj mamy gryfę do pokonania. Także no niestety muszę je pokonać, bo to jest fabularnie zrobione to wszystko.
Coś takiego i tyle, bez strat. Oczywiście, że nie. Po prostu to przejmujemy, nie będziemy tutaj tracić czasu na kupowanie tych jednostek, nie? No, tu niestety straciłem turę przez moją pomyłkę. Tutaj coś mamy jeszcze. No i to tyle, jeżeli chodzi o to. To może sobie tutaj pójdziesz na dół. I teraz ty idziesz tutaj, gościu. Potrzebne, i to bardzo, doświadczenie. Statuatka Poznania. I tutaj musimy to zanieść, nie? Poznania powinna być tutaj. Natomiast ty idziesz tutaj. O, proszę bardzo. I teraz mamy już od razu lepiej. No, ty sobie zostań. A my sobie będziemy atakować, nie? Te jednostki. Idziesz ty tutaj. Te same wojsko jak kiedyś, czyli... te same wojsko jak poprzednio, nie? Miałem powiedzieć. Znowu to samo widzę. No to nic. No dobra, ale po co mi to było? Dobra. Mogłem skrzesić dwóch typów, ale to już nieważne. Dobra, ale ty lecisz ty tutaj, a ty lecisz ty tutaj. W nagrodę otrzymujemy 50 gryfów, tak więc przyjmujemy to i po prostu lecimy dalej. Dobra. Jeszcze sobie tam wykonamy misję poboczną. Tu nie ma sensu atakować. Bierzemy złoto non-stop. A my sobie tutaj atakujemy. Bez strat, wiadomo, nie? Przejmujesz tutaj. Ty natomiast, gościu, idziesz do tej skrzyneczki po to, żeby mieć jakieś doświadczenie. Na wszelki wypadek. Mistrz Sokoli Wzrok. Fajnie, super. Fajnie, że to otrzymałem, także mamy czwarty poziom zaklęć, jeżeli będę miał jakąś szansę nauczenia się od przeciwnika, nie? Także bardzo z ich strony. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście przejmujemy tą wieżę gryfów. I lecimy dalej. Tutaj muszę to wszystko przejąć, jak widać. A ty, gościu... A, ty nie możesz przejść, bo ten ci zagrodził przejście. Jaka szkoda. Dobra, to sobie stój. Ty idziesz sobie tutaj. A ty sobie tutaj przejmujesz ten skarb. Jakaś kula. Co daje? Zwiększa 50% uszkodzenia zadawane przez zaklęcie magii powietrza. A, to jest spoko akurat. Bardzo spoko. Dobra. Lecimy dalej. Oczywiście, że tak. Ty idziesz za nim. Bo musisz zebrać niestety te umiejętności. Bo po prostu ci brak, niestety. Dobra, i teraz ty idziesz ty tutaj przejmować to wszystko. Wierzę, nie wierzę. Coś jest? Nie ma tutaj nic. Tutaj coś mamy. O, plus jeden do wiedzy. Super. To idziemy tam szybko. Dobra.
tutaj. Idziesz ty jeszcze, gościu. Dobra. Ty musisz niestety ich atakować. Skip, skip. Padacie wszyscy na ryj. Dobra. Przejmujesz to. Plus jeden do wiedzy. Doświadczenie oczywiście. Weź to wszystko. Zajebiście. Coś się chyba tutaj zbugowało, nie wiem czemu, ale spoko. Dobra. Koniec tury oczywiście. I lecisz tutaj do następnego garnizonu. Ty lecisz ty tutaj. Obserwator plus 5, no trochę chujowo. Ale to nic. Dobra. Czyli co, czyli lecisz ty tutaj. Ty lecisz ty tutaj. Dobra, padłeś, typie. Bardzo mnie to cieszy. Ty też. Ty też. I ty też. Ładnie poszło. Dobra. Bez strat teraz. Teraz ten gryf musi być zabity. Została nam tylko jedna wieża gryfów generalnie. Także już nie ma tutaj obaw, żebym to przegrał cokolwiek. Podstawowy mistycyzm, co daje, to wolę mieć, także... Dobra, jaki ty masz już poziom? 11 już, świetnie. Dobra, ci ty idziesz już tutaj, się przygotowywać. Natomiast ty przejmuj ten garnizon następny. A ty lecisz za nim. Dobra, git. Dobra, ostatni garnizon nam został. Także... Lecisz tak. A, no niestety zagrodzone, no cóż. Ale na szczęście jest tylko zwykły celber, nie? O, dodatkowa tura, fajnie. I rozwaltaj wszystko bez strat. Okej, co jeszcze? Ty idziesz za nim, wiadomo. Może coś będzie? Nie no, więc już nie będzie nic ciekawego. Nie no, wszystko jest praktycznie przyjęte, także... Już nie będę musiał niczym się ruszać, tylko tym gościem i tyle, nie? Won. Dobra, jakieś buty mamy? Buty przyspieszenia, co one tutaj dają? Zwiększa, kiedy jest znoszony zasięg bohatera na lądzie. Okej. Dobra, ostatnie tutaj gryfy do pokonania. Nad dostał premię ruchu. I tyle. Gratulacje, wszystkie siedliska są oflagowane twoją barwą. Wygrywasz. Nie, oczywiście, że nie, bo i tak wygrywam i tak. Okej. Okay. Oj, 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 oj. Nie to chciałem. To chciałem bardziej nie. Czy to? Chyba... No to wolę. Zapiszmy. Dobra. Poziom trudności normalny. Wygrana z łatwością. I tak to wygląda. No, drugie miejsce, ale to nic. Może jakoś inną kampanią pobijemy ten wynik tysięczny. No cóż,
Dobra, słuchajcie, generalnie kończę na dziś. Za tydzień robimy kampanię, czy tam rozdział drugi, Podziemia i Diabły. Tak więc słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Już za tydzień.